Dzisiaj opowiem krótko na temat kompaktowej linii podającej i tego, że jej największą zaletą jest oszczędność miejsca, gdyż tego typu linia ma około 5 do 7 metrów maksymalnie długości i na przykład taka linia do 600 mm szerokości plus prasa postępowa 400 ton to jest około 11 maksymalnie metrów długości, około 4 do 5 metrów szerokości, więc tego typu rozwiązanie na pewno bardzo mocno oszczędza Państwu miejsce i jest przynajmniej 50% krótsze od takiej klasycznej linii podającej, gdyż takie linie mają od 12 do 15 metrów długości, czasami są nawet dłuższe, jeżeli potrzebujemy pracować z większą prędkością. Natomiast linie kompaktowe mają też swoje ograniczenia, ale są to też rozwiązania bardzo optymalne, więc nie zawsze jest to konieczne. Dlatego chcę powiedzieć o tym, że do pras progresywnych, do pras postępowych często takie linie kompaktowe są odpowiednio wystarczające, gdyż prędkość takich linii to jest około 60 uderzeń na minutę przy maksymalnej prędkości i przy długości podania około 100 do 200 mm. Natomiast przy takim podaniu 1000 mm prędkość spada na przykład do około 15-20 uderzeń na minutę. Więc to wszystko powinniście sobie sprawdzić, jakby sprawdzając i znając narzędzia, z których korzystacie, którymi produkujecie. Dokładność podania jest również optymalna i wynosi 0,2 mm przy wykorzystaniu encodera, więc korzystając jeszcze z takiego hydraulicznego zwolnienia pilotażu, czyli systemu, który po każdym podaniu otwiera prostowarkę podajnik, podnosi go delikatnie do góry i zwalnia ten materiał, tak aby on tam wprowadził się w piloty w narzędziu, jest wystarczające i tak naprawdę niekonieczna jest większa dokładność. Podobnie jest z jakością przeprostowanego materiału, gdyż w prasie progresywnej, prasie postępowej jest bardzo dużo operacji gięcia, wykrawania, tłoczenia, więc w tym przypadku materiał automatycznie w narzędziu jest delikatnie prostowany i jakość jest naprawdę bardzo dobra w linii kompaktowych i jest to w zupełności wystarczające, natomiast w przypadku na przykład linii do cięcia formatek tutaj mogą być już jakieś troszkę większe problemy, gdyż ta jakość przy płaskości tego materiału nie jest aż tak dokładna oraz w przypadku pracy na przykład w takich jedno-dwuetapowych narzędziach, gdzie jest na przykład bardzo długa dokładność podania, warto jest zobaczyć z producentem i przeanalizować dokładnie, czy linia kompaktowa się sprawdzi, jaką będzie miała tolerancję płaskości, czy jednak nie lepiej będzie zainwestować w linię klasyczną. Także jeżeli macie jakieś pytania związane z tego typu tematyką, zapraszam Was do komentarzy i do zobaczenia u Was w filmie.